Stek w sezamie to idealnie wysmażony, oczywiście na pół krwisto, rozbew, obtoczony w prażonym sezamie, podany na pire ziemniaczano-porowym. Zapraszam do wykonania tej wykwintnej i wyjątkowo pysznej potrawy. Zaczynamy od czosnku, kroimy go bardzo drobno. Mięso, ładny kawałek rozbewu o wadze mniej więcej 250 g, posypujemy solą, pieprzem z obu stron, polewamy oliwą z oliwek extra virgin, a także pokrojonym czosnkiem i porządnie nacieramy całość. Odstawiamy na około 10-20 minut w chłodne miejsce. W tym czasie przygotowujemy pire. Pora kroimy w plasterki. Na patelni roztapiamy spory kawałek masła, polewamy oliwą z oliwek i wrzucamy pora. I dusimy tak, aż zacznie delikatnie się brązowić. W międzyczasie gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie. Już chyba najwyższy czas wrócić do mięsa. Na rozgrzaną mocno patelnię wkładamy naszego steka. Ja go smażę w dwóch etapach. Najpierw po minucie z każdej strony, później wraca do marynaty, w której się marynował. Pobierze jeszcze od niej trochę smaków, przede wszystkim wilgoci. Po czym posypuję z obu stron sezamem i wraca na patelnię. Na też po minucie z każdej strony. Jeżeli chcecie bardziej wysmażone, możecie ten proces przedłużyć. Ja chcę, żeby moje mięso było półkrwiste. Po tym czasie mięso wędruje do odpoczęcia. Soki w naszej wołowince muszą się dokładnie związać, a smaki połączyć. Nie można absolutnie go wcześniej przekrajać. Mięso odpoczywa, to zabieramy się szybko za pire do blendera. Wrzucamy ugotowane ziemniaki i uduszonego pora. Dodajemy mleka, oliwę z oliwek i blendujemy na gładką masę. Nasze danie podamy z delikatną sałatką. Do tego kroimy troszkę z selera naciowego w plastereczki i pomidorki koktajlowe w ćwiartki. A mięso, które nam tak ładnie odpoczywało, kroimy na skośnie na plasterki. Około pół centymetra, może trochę więcej grubości. Miało być półkrwiste, ale wyszło medium, też dobre. Te śliczne plasterki z sezamem na zewnątrz układamy na przepysznym pire, a sałatkę polewamy sokami, które wyciekły nam z mięsa. Mało rzeczy na świecie jest lepszych od takiego połączenia. Osobiście nic takiego nie znajduję w pamięci. Chcecie się o tym przekonać? To koniecznie zróbcie to w domu.